Usiądźcie, kochani. To jest wieczór modlitwy, dlatego może nie będę zbyt długo prowadził takiej sesji wykładowej. Mamy za sobą już parę spotkań. To jest kolejne. I wieńczymy jakby ten czas szukaniem Bożej obecności, aby doświadczać Jego namaszczenia. Dzisiaj będę chciał powiedzieć coś w kilku zdaniach na temat namaszczenia, które czyni różnicę. Wczoraj rano, gdy się modliłem, do mnie przyszło takie słowo. Później to zrobiłem w moim wpisie na portalu moim, że Kościół nie potrzebuje nowego planu, nowych komisji kościelnych, nowej strategii. To jest takie modne, popularne dzisiaj. Szukanie nowej strategii. Odkrywanie nowego planu dla Kościoła. Kościół nie potrzebuje dzisiaj lepszych, nowocześniejszych sal nabożeństw, chociaż one są potrzebne i ważne. Nie chodzi także o szukanie nowych form, stylów muzyki, uwielbienia. To wszystko przyszło do mojego serca. Nie potrzebuję kasnodziei supergwiazdy, który zabłyśnie, przyjedzie, jak to młodzież mówi, pozamiata i pojedzie. Potrzebujemy jako Kościół Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego, Jego namaszczenia, Jego ognia i Jego mocy. Potrzebujemy Ducha Świętego. Wiedzę mamy, sprzyjające warunki mamy. Potrzeba świeżego powiewu Duchem Świętym. Mówię to nie tylko do was, ale mówię to do swojego życia. Mówię to do Kościoła, któremu służę. Mówię to do rejonu, w którym służę. Mam odpowiedzialność za zbory Okręgu Południowego i modlę się codziennie o to, aby był świeży powiew Ducha Świętego. Włożę trochę kij w mrowisko. Wiedza, teologia, informacja, którą mamy, te rzeczy są potrzebne. Ale jeśli nie przykryjemy tego, nie położymy takiej nakładki na to, nie przeniknie w to Duch Święty, nie przyjdzie namaszczenie, to będziemy mieli tylko literę, będziemy mieli wiedzę, będziemy mogli się pochwalić, jak my to rozumiemy, będziemy mogli podyskutować, ale nie będziemy chodzić w Bożej mocy, nie będziemy chodzić w namaszczeniu. Powiem dalej, można być dobrym chrześcijaninem, można żyć moralnie, przestrzegać przykazań. Przestrzegać przykazań. Jezus mówi o młodym, dobrze wychowanym człowieku. Mówi, jak żył porządnie, jak przestrzegał wszystkich przykazań, jak starał się być porządnym, młodym człowiekiem. Dobrze wychowanym, dorobił się, nawet dobrze mu szło w biznesie, ale miał jakiś brak, czegoś mu brakowało i Pan Jezus mu powiedział, jednego ci brak. Chciałbym to przełożyć na nasze życie. Możemy dbać o naszą świętość, możemy starać się żyć moralnie i podobać się Bogu, być posłusznymi Jego Słowu. Potrzebujemy jeszcze tego czegoś, to coś. Może nam czegoś brakować. Potrzebujemy namaszczenia i ognia Bożego Ducha. Potrzebujemy. W Dzień Pięćdziesiątnicy, w Dzień Zielonych Świąt, 120 osób zostało napełnionych mocą Ducha Świętego. Przewrócili świat wokół siebie do góry nogami. 120 osób. 120 osób. I tak sobie zapisałem. Dziś może jest w naszym rejonie 120 kościołów, zborów, wspólnot. I często świat przewraca ich do góry nogami. 120 osób. A jeśli będzie 120 pełnych ducha kościołów, jak tamtych 120,
Kiedy pozwolimy, aby Duch Święty działał pośród nas, aby objawiał swoją moc, to wtedy rzeczy będą się działy. Potrzebujemy tego, Kościele. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, wiersz 13, czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. A więc dzisiaj jest Ojciec nad nami, który jest dobry i który chce dać swoim dzieciom Ducha Świętego. Czy dziś przyjdziemy spragnieni przed Jego oblicza? Czy dziś poświęcimy za moment, może z godzinę, może z 40 minut na modlitwę, by Duch Święty zrobił, co On zaplanował na ten wieczór. Co On zaplanował na ten wieczór. Wierzę, że aby Kościół mógł wejść w miejsce swojego przeznaczenia, aby Kościół był Kościołem, potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego pomocy, Jego wsparcia. Kościół żyje dzięki Duchowi Świętemu. Kościół żyje dzięki Duchowi Świętemu. Powinniśmy Mu dać przestrzeń do działania. Modlę się o to. Modlę się o swoje życie. Modlę się o Kościół. Niech umiera wszelka nasza religijna liturgia. A niech życiem Kościoła będzie obecność Ducha Świętego. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się namaszczenia. Nie bójmy się Jego obecności. Nie bójmy się objawienia, przejawów Bożej mocy. I znów odwołam się, nie powiem do mojego duchowego mentora i ojca, ale mogę powiedzieć szczególnie na tym miejscu, stojąc naszego duchowego mentora i ojca, świętej pamięci Michała Chydzika, który był wieloletnim biskupem Kościoła Zielonoświątkowego, że kładł ogromny nacisk na obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele. Był potem rozpoznawalny. Wszyscy wiedzieli, że Michał Chydzik mówi o Duchu Świętym, że zachęca do modlitwy o chrzest w Duchu Świętym. I słyszałem wiele razy już jako pastor na różnych spotkaniach z liderami, z przywódcami kościołów, jak wiele razy mówił. Śpiewacie mnóstwo piosenek, macie długi czas ogłoszeń, wiele informacji, współcześnie w nowoczesnych kościołach, wiele klipów, filmików reklamujących różne wydarzenia. Później jest kazanie, mówił na różnym poziomie, wiele razy mierzone z zegarkiem. A gdzie czas dla Ducha Świętego? Wiele razy zadawał nam takie pytanie. A gdzie wy, przywódcy, odpowiedzialni za Kościół, gdzie jest wasz czas, który dajecie Duchowi Świętemu? Ja myślę, że musimy wrócić do tych zagadnień, aby na nowo to przeżyć, na nowo się nad tym pochylić. Czy jestem gotowy, by dać czas na posługiwanie darami Ducha Świętego? Czy jestem gotowy, aby usługiwać ludziom w mocy Ducha Świętego? Czy jestem gotowy, aby poprowadzić uwielbienie, Kościół w takie miejsce, by zaczęli się ludzie rozkoszować Panem, by zaczęli Mu śpiewać pieśni duchowe? Wielbić Go nową pieśnią, którą daje Duch Święty. I odczuwam, że mocno potrzebujemy świeżego namaszczenia. Potrzebujemy świeżego ognia Bożego. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego w Kościele. Potrzebujemy przełomów w naszych lokalnych zborach. Co nas wyróżnia? Co czyni różnicę? Nasz fajny program, super budynek, nowoczesny wystrój,
To wszystko jest ważne. Wszystko jest potrzebne. Ale to nie zmienia życia ludzi. Programy, fajne budynki, nowoczesny wystrój nie zmieni życia człowieka. Obecność Pana, Duch Święty, Jego działanie pośród nas, to powinno nas wyróżniać. Namaszczenie, które czyni różnicę. Namaszczenie, które czyni różnicę. Dziś chcemy modlić się. Mamy też oliwę do namaszczenia z liderami tego kościoła, wspólnie razem. Ja często to podkreślam, że nie chcę siebie wyróżniać pośród was, ani nikogo innego. Niech Jezus będzie wywyższony. Niech Jezus będzie wywyższony. Ja ciągle, mimo że już 34 lata służę, głosząc Ewangelię, mimo że mam prawie 40-letni staż wiary, ciągle pragnę świeżego namaszczenia. Ciągle szukam Bożej obecności. Ciągle pragnę, aby Duch Święty coś świeżego, nowego uczynił w moim życiu. To jest to, co mówiliśmy we wtorki, że musimy tego pragnąć, musimy o to zabiegać, musimy tego chcieć, musimy mieć parcie na to całym naszym sercem. Ja tego potrzebuję, ja tego chcę. To jest moje DNA, to jest moje życie. Bo namaszczenie to coś więcej niż tylko Jego obecność pośród nas. Namaszczenie sprowadza Ducha Świętego do mojego życia. Sprowadza Ducha Świętego do mojego sposobu myślenia, do mojego stylu życia. I wierzę, że na ten sezon, w którym jesteśmy jako Kościół, potrzebujemy świeżego ognia Ducha Świętego. Namaszczenia. O to będziemy się modlić. O świeży chrzest. Świeży chrzest Duchem Świętym. Może przeżyliśmy już napełnienie Duchem Świętym i chrzest w Duchu Świętym wiele razy w naszym życiu, bo to nie jest jednorazowe przeżycie. Potrzebujemy bezustannie napełnienia. Mówiliśmy o tym. Tak jak ciągle tankujemy nasze auto, musimy podjechać pod dystrybutor i natankować paliwa, żebyśmy mogli jechać. Jak chce nas ponieść po morzu żaglowiec, to potrzebuje wiatru, potrzebuje podmuchu wiatru. Jeśli tego wiatru nie ma, to będzie stał w miejscu. Jeśli w piecu nie zapali się ogień, to nie da ciepła. Potrzebujemy bezustannie chrztu w ogniu, w duchu, napełnienia, odświeżenia, świeżego dotyku Bożą obecnością, Bożym Duchem Świętym. Przeczytam z drugiej Księgi Mojżeszowej, 30 rozdział. To jest taki fantastyczny tekst, który wiele razy mnie poruszał i dalej porusza. Moglibyśmy zrobić wykłady na temat każdego elementu, o którym tutaj czytamy, elementu, który tworzy olej namaszczenia. Oczywiście to wszystko, co czytam dzisiaj, ma symbolizować pewną myśl, pewne przesłanie. I czytamy, że Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przygotuj sobie najlepsze pachnidła. 500 cykli sproszkowanej mirry, 250 cykli, czyli połowę wcześniej ilości pachnącego cynamonu. Mówię o tych składnikach. W każdym z nich jest przesłanie, jest pewna myśl, bo wszystkie razem połączone ze sobą stworzyły olej namaszczenia. Czytamy dalej. 250 cykli pachnącej trzciny i 500 cykli kasji według cykla świątynnego. Chin oraz oliwy z oliwek. Zmieszaj te składniki zgodnie ze sztuką aptekarską i przygotuj z nich pachnący olejek do poświęcenia przez namaszczenie. Niech służy on takiemu właśnie celowi. Dzięki poświęceniu tych sprzętów w taki sposób staną się one największą świętością. Cokolwiek ich dotknie, również stanie się święte. Namaścisz również Arona oraz jego synów. Poświęceni w ten sposób staną się moimi kapłanami. Do synów Izraela powiesz, natomiast ten olejek należy do mnie i będzie on służył do poświęcenia przez namaszczenie po wszystkie nasze pokolenia. To jest taki starotestamentowy obraz nowotestamentowych przeżyć w Duchu Świętym. Kiedy
kiedy dotyka nas Duch Święty, kiedy zstępuje na nas ten olej namaszczenia, powiem w kilku zdaniach coś więcej na ten temat, kiedy spływa na nas to namaszczenie, wtedy dzieją się podobne rzeczy w innym wymiarze, w innej rzeczywistości, nie w tej, w której żyli Izraelici, nie wtedy, jak było za czasów Mojżesza, ale dzisiaj, teraz, jak jest za czasów Jezusa, to namaszczenie zaczyna przelewać Bożą świętość przez nasze życie, zaczyna dotykać nas, a poprzez nas także zaczyna dotykać wszystkiego, co jest wokoło. Namaszczenie czyni różnicę. Dlatego mówimy o namaszczeniu. Kiedyś zapisałem sobie takie zdania, które przyszły do mnie w modlitwie. Kiedy jest namaszczenie, jest różnica między śpiewaniem pieśni a namaszczonym śpiewaniem. Jest ogromna różnica. Między śpiewaniem pieśni w kościele, nawet bardzo duchowych, jeśli nie ma namaszczenia. Jeśli nie ma namaszczenia, może to być nasza liturgia. Może to być nasza forma. Nie chodzi o to, abyśmy odśpiewali kilka piosenek na nabożeństwie. Jest różnica między śpiewaniem pieśni a namaszczonym śpiewaniem. Jest różnica między głoszeniem kazań a namaszczonym głoszeniem. Jest różnica między nabożeństwem a namaszczonym nabożeństwem. Gdzie wychodzisz i wiesz, że coś się wydarzyło. Że Bóg przyszedł w niesamowity sposób. Że dokonał czegoś w moim czy w życiu kogoś innego. Widziałeś, jak Bóg działał i dotykał ludzi. Jeśli jest w naszym życiu namaszczenie, jeśli mamy to namaszczenie, w pierwszym liście Jana czytamy, że wtedy jesteśmy świadomi stanu rzeczy. Nagle zaczynamy poruszać się w świadomości stanu rzeczy. Tak jest powiedziane. My zaczynamy widzieć, zdolni jesteśmy, potrafimy rozpoznać, mamy obdarowanie duchowe, zaczynamy widzieć to, co powinniśmy zobaczyć. Zaczynamy w tym się poruszać, zaczynamy to przeżywać, mamy Boże objawienie, prorokujemy, widzimy, mamy widzenia. Zaczynamy czynić cuda w imieniu Jezusa Chrystusa. Stajemy się chwalcami Pana. Ciągnie nas być jak najbliżej Bożego tronu. Ciągnie nas, aby zanurzyć się w Bożej obecności. Nie potrafimy milczeć. Nasze ręce rwą się w górę. Nasze usta się otwierają. Zaczyna wypływać z naszego wnętrza nowa pieśń na chwałę Pana. Nagle Duch Święty zaczyna dawać nam duchową pieśń. Nagle zaczynam modlić się w duchu. Inaczej niż zazwykle to robiłem. Nagle Duch Święty zaczyna uwalniać swoje namaszczenie przez moje życie. Tego potrzebujemy w naszych spotkaniach, w Kościele. Potrzebujemy tego. W Psalmie 133, wierszu 2 jest powiedziane o namaszczeniu, że jest wybornym olejkiem, który wylewa się na głowę. I tam jest powiedziane, że spływa na brodę Arona, na brzeg jego szaty. Po prostu kiedyś w Starym Testamencie, gdy namaszczano, to wylewano oliwę, wylewano na głowę. Ta oliwa spływała po brodzie kapłana, spływała po jego szatach, przykrywała go całego i gdziekolwiek kapłan szedł, zostawiał ślady tego namaszczenia, bo ten olej był wszędzie, był na jego szacie, był na jego butach, był na jego stopach. Namaszczenie. Dzisiaj nie będziemy w taki sposób wylewać oliwy, bo może pastor by musiał tu wykładzinę wymienić po dwóch, trzech nabożeństwach. I nie chodzi o to, aby teraz tutaj z wiaderkiem oleju przyjść. Mamy tutaj olej, który użyjemy symbolicznie, gdy się będziemy modlić, ale chodzi o to, aby Duch Święty tak spłynął na nas, jak olej, nas namaścił. Bóg mówi do Mojżesza, przygotuj sobie najlepsze pachnidła, olej namaszczenia i namaść nim Arona, kapłanów. Wierzę, że to namaszczenie wydobywa z nas to, co najlepsze.
uwalnia z nas to, czym Bóg nas obdarował. Wszystko, co umieścił w nas. Namaszczenie uwalnia nasze obdarowania, talenty, dary, zdolności. Wszystko, co najlepsze. I nagle nasze serca zaczynają być w tym, co ma największą wartość dla naszego życia. Wszystkie inne rzeczy stają się drugoplanowe. Boże Królestwo staje się naszym głównym celem. Jest tam nasze serce, jest to naszym skarbem, jest to naszym życiem. Jest to na pierwszym miejscu, jest to numer jeden w naszym życiu. W Psalmie 92, wierszu 11 czytamy: róg mój wywyższyłeś, jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Inne tłumaczenie mówi: ty mnie obdarzyłeś władzą i znaczeniem, namaściłeś wybornym olejkiem. Dobrze jest to wspomnieć, to też z objawienia chcę wam przekazać, że olej może się zepsuć, stracić swoją wartość. Na przykład mija termin ważności. Czy wiecie, że każdy olej, nawet z pierwszego tłoczenia, z najwyższej półki, ma swój termin ważności. Na każdym flakonie, na każdej butelce jest on zaznaczony, że ma termin ważności. Sam kiedyś miałem takie doświadczenie, często o tym mówię, bo to dotknęło bardzo mnie. Mieliśmy taki czas gościa, nabożeństwo, namaszczenia, modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym. Kasnodzieja mówi: słuchaj pastorze, czy macie oliwę, olej? Nie miałem go za kazalnicą, jak tutaj pastor, a więc mówię: jest w biurze, ja pobiegnę szybko, przyniosę zaraz. Dobra, leć, ja będę się modlił. A więc pobiegłem do biura, otworzyłem szafkę. Ten olej tam stał już chyba 2 albo 3 lata. Taki szczęśliwy złapałem ten flakonik. Bardzo ładny, taki szklany, kryształowy, nawet duży. Oliwa w nim była. I taki szczęśliwy byłem, dopóki on nie otworzył tego na scenie i nie wylał na ręce. Po prostu zaczęło śmierdzieć. Cuchnęło. Było mi tak wstyd. Tak się źle z tym czułem. Po prostu nieprzyjemny zapach. I przeczytałem później takie zdanie: oliwa to nie wino mogące leżakować wiele lat. Oliwa najlepsza jest tylko do następnych zbiorów. Potem marnieje, jełczeje. I jakiś biblista do tego dodał: bądźmy jak oliwa podana na czas. Nie ta zapomniana, zepsuta po latach. Wiecie, to jest problem. To jest problem Kościoła. Powiem wam, że i ja łamię ten problem w swoim życiu. To jest problem, kiedy ciągle chcemy operować olejkiem z przeszłości. To jest problem Kościoła. Bo nam się coś podobało w przeszłości, było dobre, było to bardzo inspirujące, bo był tak dobry czas jakiś czas temu. Ale problem w tym, że teraz skończył się tego termin. Że skończył się sezon. Że wchodzimy nowy sezon. Ten sam Duch Święty, ten sam Pan, ten sam Zbawiciel, ta sama Ewangelia, ale nowy sezon. Potrzebujemy świeżego namaszczenia, świeżego oleju. Psalmista woła: obdarzyłeś mnie władzą i znaczeniem, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Potrzebujemy świeżego namaszczenia. To jest to sedno przesłania. Na każdy nowy sezon Kościoła, na ten sezon, który teraz trwa, jesteśmy w szczególnym okresie, w trudnym okresie. Musimy mieć Boże namaszczenie na ten czas. Musimy mieć Boże namaszczenie na czas po pandemii. Musimy mieć namaszczenie na czas podczas pandemii. Musimy wiedzieć, jak funkcjonować, jak żyć, aby się nie okazało za jakiś czas, że po prostu nie ma czego zbierać. Potrzebujemy świeżego namaszczenia, świeżości w głoszeniu, świeżej obecności Pana, nowej pieśni na Jego chwałę. Nawet jeśli mamy spotkania online, potrzebujemy namaszczenia na spotkaniach online. Potrzebujemy namaszczenia. Wiecie, jak bardzo można zacząć cuchnąć religią, kiedy zaczyna czuć się zapach liturgii nabożeństw. I to jest nasz problem.
Wszystko jest przewidywalne, robimy wszystko mechanicznie, śpiewamy, ogłoszenia, kolekta, kazanie, mówimy końcową modlitwę i do domu. I w tydzień po tygodniu tak samo. I my mówimy, że nie mamy naszej liturgii. Tydzień po tygodniu. Nic się nie dzieje. Zaczynamy się usprawiedliwiać później, gdy nie widzimy poruszenia, gdy nie widzimy przebudzenia. No bracie, słuchajcie, jest tak, bracia, tak ciężko jest. Żyjemy w trudnych, ciężkich czasach. Ciężko jest. Katolicyzm jest silny w naszym kraju. Ludzie nie chcą słuchać. Jest sprzeciw Ewangelii. Nie wiem, czy to was pocieszy, czy nas to pocieszy, ale wszędzie jest ciężko. Wszędzie jest ciężko. Co mają powiedzieć w Chinach? Co mają powiedzieć w Syrii, w Iraku? Co mają powiedzieć w muzułmańskich krajach afrykańskich, w Indiach? Wszędzie jest ciężko. Ale Duch Święty wszędzie działa i wieje. Stara pieśń mówiła w krąg przez cały świat. Duch mocą swą wieje. W krąg przez cały świat. Odbyłem 10 podróży misyjnych do Indii. Widziałem, co to znaczy, jak jest ciężko. Widziałem to na własne oczy. Widziałem, jak ciężko jest żyć i służyć pastorom, ewangelistom, liderom w Indiach. Po moich podróżach do Stanów Zjednoczonych, do Australii, do Wielkiej Brytanii i do innych wielu krajów, kiedy pojechałem do Indii 10 lat temu po raz pierwszy, doznałem wstrząsu, doznałem szoku. Zobaczyłem zupełnie inny kościół. Zupełnie inny kościół. Kościół, który funkcjonuje i żyje w strasznej biedzie, w ogniu prześladowania, pozbawieni wszystkiego. Kościół pełen mocy, pełen radości, pełen entuzjazmu dla Pana. Kościół otwarty na Ducha Świętego. Kiedy byłem zaproszony w 2017 roku na, powiem naszym językiem, oni to inaczej określają, na synod kościoła New India Church of God, czyli nowoindyjskiego kościoła Bożego, to kościół zielonoświątkowy, ruch zielonoświątkowy, było na tym synodzie 350 okręgowych liderów, mających pod opieką prawie 5 tysięcy pastorów z różnych rejonów Indii. Zostałem zaproszony przez mojego przyjaciela, wam znany, pastor Abraham, jako mówca, wieczorny mówca na konferencji dla tych liderów. I miałem mówić na temat świeżego ognia w służbie. Taki mi dali temat. Świeży Boży ogień w służbie. Problem w tym, że to było wieczorem i cały dzień spędziłem na ich spotkaniu. Wtedy zaczęli wychodzić ci regionalni liderzy. Pomyślałem sobie, czy też będą dyskutować tak jak u nas, nad różnego rodzaju tematami i problemami. Słuchajcie, ja tam nie słyszałem o żadnym problemie. Oni w ogóle problemów nie wyrażali, nie komunikowali. Pytałem ich, dlaczego nie mówicie o problemach? O problemy to my się codziennie modlimy i je przełamujemy. Wychodzi pastor, szef, lider okręgu Andhra Pradesh, to taki stan wiekowy pastor. Widać, że już ma wiele lat za sobą. Staje przed zgromadzeniem 350 i mówi, bracia, siostry, bo kobiety też były, chciałbym was przeprosić. Proszę, abyście mi wybaczyli. Wybaczcie mi, że w roku 2017 nie zrealizowałem celu, który sobie wyznaczyliśmy w naszym rejonie. Miałem założyć 100 zborów, a założyłem tylko 75. Wybaczcie mi, proszę.
w jednym rejonie. Ja tak siedzę, mówię, Boże, ja mam głosić im na temat świeżego ognia w służbie. Później wychodzi lider stanu Orisa. I mówi, w naszym rejonie jest przebudzenie. Zaczyna opowiadać o zborze, który urósł z 50 członków do 10 tysięcy. I mówi, bracia, mówię to na chwałę Bogu, pokorny człowiek, widać, że pokora w sercu. W 2017 roku 6 osób Bóg wzbudził z martwych. Ja już mam szczękę na ziemi. I ja mam mówić im o świeżym ogniu w służbie. Kiedy tak mówią o tym, to ja mówię do siebie, oni powinni mi usługiwać i modlić się o mnie, abym ja ten ogień świeży otrzymał. Wiele różnych przykładów o małej prowincji, gdzie kościół zielonoświątkowy liczył 100 osób. Na 10 tysięcy mieszkańców to była malutka wioska, tak powiedzieli. 10 tysięcy, mała wioska. Kiedy zamknęli im kościół, rozproszyli wszystkich chrześcijan, wyrzucili ich, bo nie podobało im się to, co robią. Nie podobało im się uwielbienie. Oni nie mieli zbyt wiele. Mieli jeden bęben. I bili w ten bęben. I śpiewali. I oddawali Bogu chwałę. I to ich denerwowało, że raz w tygodniu coś takiego ma miejsce. Wyrzucili ich, pastora wyrzucili, on o tym opowiadał. Problem w tym, że dopiero zaczęło się dziać. Każdej nocy, od momentu ich wyrzucenia, od północy do wczesnych godzin porannych, w tym kościele biły bębny na cały głos, na całą prowincję. Nikt nie mógł spać. Tydzień wytrzymali. Kiedy już nadszedł drugi tydzień i to się wszystko powtarzało i oni badają, nikogo nie ma. Strzegli tego budynku. Potrzebujemy namaszczenia Bożej obecności. Po 2 tygodniach szukają ich wszystkich. Zwołują. Znaleźli pastora, wprowadzili go do tego obiektu, mówią, pozbieraj tych swoich wiernych i miejcie te niedzielne wasze nabożeństwa, bo przynajmniej raz w tygodniu pocierpimy te wasze bicie w bębny. Ale w nocy będziemy mogli spać. A później zaczęli przychodzić i pytać, podglądać, co to było za zjawisko. Połowa tej prowincji oddała życie Bogu. Namaszczenie zmienia atmosferę. Namaszczenie powoduje przełomy. Namaszczenie dokonuje złamania naszych serc. I nagle zaczynamy widzieć, że słabi jesteśmy, że tutaj my nic nie zrobimy, że potrzebujemy Bożego działania, potrzebujemy Jego namaszczenia, Jego obecności. I wtedy następuje niesamowite pomnożenie. Wtedy zaczyna coś płonąć. Wiecie, Bóg nie mierzy nas według wielkości naszych zborów. To jest taka tendencja, mentalność wielu liderów, żeby mieć jak największy kościół. Nie chodzi o wielkość kościoła, chodzi o wielkość naszych serc. Bóg mierzy nasze serca. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze dla Niego. Chcę powiedzieć tak, nie konferencje, nie różne wydarzenia i imprezy zmienią Polskę. Mówię to odważnie i z całą odpowiedzialnością. Nie mówcy z zagranicy, nie wzorce z zachodu czy ze wschodu. Czasami to słyszę. Albo na wschodzie, tam na Ukrainie, na Białorusi. Tak sobie lamencimy, jak tam jest fajnie. Wiecie, my potrzebujemy silnych, pełnych Bożego ognia lokalnych zborów.
lokalnych wspólnot. Bez względu na ich wielkość, bez względu na ich styl funkcjonowania, to nie ma znaczenia. Potrzebujemy kościołów pełnych Bożego ognia i takie wspólnoty, takie grupy ludzi rozpalone jak tych 120 potrafią przewrócić świat do góry nogami. Tego nam potrzeba. Tego nam potrzeba. Kiedy kobieta była u stóp Jezusa i rozbiła flakonik z pachnącym olejkiem, to zapach, aromat rozniósł się po całym miejscu, wypełnił całe miejsce. Zmienił się zapach na tym miejscu spotkania, gdzie był Jezus. Kiedy flakonik został rozbity, co możemy powiedzieć w związku z tym? Może potrzebujemy złamania przed Panem. Może potrzebujemy rozbić naszą skorupę, aby coś się ruszyło. Jezus zanim rozmnożył chleb, aby nakarmić wielki tłum 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci, złamał chleb. Złamał chleb. Myślę, że to widać, rozumiecie, czytacie ze zrozumieniem, że zanim ten chleb nie został złamany, nie był pomnożony. Dopiero po złamaniu, gdy został złamany, został pomnożony i wtedy rozdzielali, dawali i nie ubywało i było coraz więcej i było wiele, wiele jeszcze okruch, które pozostały, 12 koszy. A więc potrzebujemy skruszenia przed Panem, złamania, aby Bóg mógł zacząć działać. Może trzeba odstawić na bok to wszystko, co przeczytałem czy czytam, te YouTube'y, które przesłuchałem, tą całą wiedzę, którą mam, która czasami nadyma i czyni mnie takim ważnym i pysznym. Może potrzeba uniżyć się przed Panem i powiedzieć: Boże, oto kruszę moje serce. Napełnij mnie i użyj dla swojej chwały. Złam mnie, skrusz mnie, napełnij i użyj. A wtedy wszystko ulegnie zmianie. Kiedy jest namaszczenie, to cuda się dzieją. Jeszcze nie powiedziałeś kazania, a cuda się dzieją podczas uwielbienia. W Bożej obecności. Kiedy Dawid usiadł u stóp Saula i zaczął grać i śpiewał swoje psalmy, które napisał. Nie nauczył się tego w żadnej szkole muzycznej ani szkole biblijnej. Nauczył się tego na pastwiskach, kiedy poza kurtyną, bez widza, bez publiki, miał czas z Bogiem, przebywał w Jego obecności. Tam pisał te psalmy i kiedy tam otrzymywał to namaszczenie, kiedy był poruszony w swoim duchu, kiedy był wzywany przed oblicze opętanego przez demony Saula, to namaszczenie powodowało, że zły duch opuszczał Saula. Kiedy zaczął śpiewać, zaczął wielbić Jego imię. Kiedy zapragniemy tego namaszczenia, to ono przyjdzie, ono się objawi. Na koniec chciałbym przywołać taki fragment z Dziejów Apostolskich, z 6 rozdziału. Tam jest mowa o Szczepanie i o innych, którzy zostali powołani do służby, aby usługiwali przy stołach. Oczywiście tutaj możemy zastanawiać się, jakiego rodzaju to była służba przy stołach. Czy to było przy stole Wieczerzy Pańskiej, czy to było przy stołach, posiłkach, które organizowali. W każdym bądź razie zostało powołanych kilku mężczyzn, między innymi Szczepan, do usługiwania przy stołach. Dlaczego? Dlatego, że było szemranie. Było szemranie. Gdy nie ma namaszczenia, tam pojawia się szemranie. Potrzeba było uwolnić namaszczenie. I wtedy padła propozycja, wybierzcie 7 gości, 7 mężczyzn, braci. I tam były postawione 3 warunki. Cieszący się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego, pełnych mądrości. Niech usługują przy stołach, podają przy stołach. Niech usługują innym i wybrali między innymi Szczepana. Zwołali wszystkich, postawili ich przed apostołami, oni włożyli na nich ręce, pomodlili się o nich, a oni otrzymali namaszczenie. Oni zostali pobłogosławieni przez Boga,
do swojej służby. Co byli za ludzie? Popatrzmy choćby na Szczepana. Jest powiedziane o nim, że był pełen łaski i mocy. Ten od stołów. Czytamy dalej, że czynił cuda i znaki wielkie wśród ludzi. Kiedy zaczynał mówić, ten, który usługiwał przy stołach, Dzieje Apostolskie 6:10, mówi tak: nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Niesamowite. To mi mówi, że wszyscy tego potrzebujemy. Cały Kościół. Nie chodzi tutaj o supermenów duchownych, pastorów, takie supergwiazdy, które głoszą z niesamowitą mocą i my wpatrzeni w nich. Ja myślę, że czas takich supergwiazd minął. Bóg potrzebuje całego Kościoła. Potrzebuje wszystkich nas. Potrzebuje każdego. Potrzebuje mnie i ciebie. Tak jak mówiliśmy w ostatni wtorek, w ubiegłym tygodniu, że Bóg pragnie obdarować wszystkich. Wszystkich. Mówi do wszystkich, starajcie się usilnie o dary Ducha Świętego, a najbardziej o to, aby prorokować. Starajcie się o to wszyscy. Wszyscy. Każdy z nas. Dziś żyjemy w okresie, w takim wymiarze czasu, w sezonie, że Bóg będzie działał przez Kościół, przez wszystkich ludzi. Objawiał będzie swoją miłość, moc, łaskę, tak jak w przypadku tych mężczyzn powołanych do usługiwania przy stołach, aby czynili cuda i znaki wielkie. To czynił Szczepan. Nawet wtedy, gdy był prześladowany, gdy przyszedł moment, gdy rzucali w niego kamienie, on był w stanie zawołać: Boże, Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Wybacz im. Wybacz im. Był pełen ducha. Tu jest ten klucz. Tu jest ta odpowiedź. Był pełen Ducha Świętego. Dlatego jesteśmy tutaj, aby prosić, by być pełnymi Ducha Świętego w naszych wyzwaniach. Dlaczego Pan Bóg nie miałby pokazać wszystkim nam dziś? Wielu chrześcijan zasiada za stół i debatują, co z tymi szczepionkami. I to jest ich temat spotkania komisji od szczepionek. Niech Duch Święty nas prowadzi. Niech Duch Święty nam objawi. Niech Duch Święty nas napełni. Niech Duch Święty da nam potwierdzenie w naszych sercach co do stanu rzeczy. Amen. Duch Święty chce nas prowadzić. Duch Święty pragnie nas użyć. Duch Święty pragnie nam objawić. Pragnie nam pokazać, jaka jest prawda, abyśmy widzieli, abyśmy mieli Bożą mądrość, abyśmy chodzili w namaszczeniu, abyśmy mieli Bożą moc. Będziemy mówić jutro o tym, dokończę, będziemy mówić o tym, jak namaszczenie jest uwolnione poprzez naszą codzienność, codzienną społeczność z Bogiem i obecność Bożą w naszym życiu. Jak to nie jest uzależnione od jakiegoś wydarzenia, tylko od naszych codziennych relacji z Nim. Jak Bóg pragnie uwalniać namaszczenie przez nasze życie, w naszych domach, gdy się modlimy. Gdy się modlimy, gdy szukamy Bożego oblicza. Gdy Pan chce czynić cuda pośród nas. Potrzebujemy cudów, prawda? Potrzebujemy Bożych cudów. Ostatnio zauważyliśmy z żoną, że chyba Pan Bóg chce nas używać, gdy ktoś zgubi wszystkie swoje cenne rzeczy. Bo nagle otrzymujemy takie objawienie, żeby się modlić, że mogą się znaleźć. Wiele razy tego doświadczyliśmy. Na przykład kiedyś w Stalowej Woli chrzciłem mężczyznę, który przyszedł załamany na chrzest. Bo zgubił wszystkie swoje dokumenty, karty kredytowe, wszystko, co miał. Ważne rzeczy. Prowadził swój biznes. Wszystko zgubił. I miał się chcić. Przyszedł sfrustrowany, zaczęliśmy się modlić. I nagle Pan, Gosia jest świadkiem, Pan mówi do mojego serca i mówię gościowi: słuchaj, podejdź do tego chrztu z radością. Bóg sprawi, że wszystko do ciebie wróci. Że wszystkie dokumenty zostaną ci przyniesione. Wszystko dostaniesz i nic z tego nie zginie. Wiecie, trzeba mieć odwagę, żeby to publicznie powiedzieć.
Ale kiedy chodzimy w Duchu Świętym, to mamy poznanie stanu rzeczy. I wracaliśmy później, późnym popołudniem ze Stalowej Woli, przed Krakowem byliśmy, dzwonią ze Stalowej Woli. Pastorze, pastorze, cud się stał, wszystko przynieśli. Chłopak wszystko otrzymał z powrotem, nic nie brakuje. Bóg chce, abyśmy chodzili w Bożej mocy. Niedawno nasza córka, która mieszka w Szczecinie, jej koleżanka, lokatorka, tam miała wszystkie dokumenty, też pieniądze naszej córki, zgubiła gdzieś, poszła do Żabki na zakupy, zgubiła te dokumenty. I córka przerażona dzwoni, mamo, nie mam pieniędzy, wszystko zgubiła, poszła na zakupy, zgubiła karty kredytowe, wszystko blokuje, już wszystko tam anuluje, blokuje te konta bankowe, no bo nie wiadomo co. A Gosia mówi, będziemy się modlić, Bóg jest w stanie przynieść te dokumenty do was i wszystko będzie dobrze. Nie, takie rzeczy się nie zdarzają. Mamo, wiesz co, jak ktoś to znalazł, tam było kilkaset złotych, karty kredytowe poszło. We wtorek rano córka podekscytowana dzwoni, mówi, mamo, ty wiesz co, dzielnicowy to przyniósł. Dzielnicowy. Wszystko przyniósł, wszystko wrócił. Ja czuję jakieś namaszczenie do modlenia się o utracone dokumenty, pieniądze. Halleluja. Bóg chce nas używać, Bóg chce działać poprzez nas. To nie jest przypadek, to nie jest przypadek. Pan z nami, amen. Biblia mówi, że jeśli On z nami, to któż przeciwko? Powstańmy, poproszę muzyków.